Blomberg, Rosja zaatakuje nie tylko Kijów. USA podaje nazwy możliwych celów Blomberg, według USA, Rosja może zaatakować oprócz Kijowa także Charków, Odessa i Cherson. Stany Zjednoczone poinformowały sojuszników, że celem rosyjskiej inwazji mogą być oprócz Kijowa także inne miasta Charków, Odessa i Cherson, informuje Blomberg, powołując się na trójkę anonimowych rozmówców przedstawicieli władz krajów zachodnich. Wnioski przekazane przez USA mają się opierać na danych wywiadowczych, innymi analizie rodzaju i ilości rosyjskich sił i uzbrojenia w pobliżu granic z Ukrainą oraz ich gotowość i do ataku z kilku kierunków. Rozmówcy Bloomberga nie uściślili, jaki charakter mógłby mieć ewentualny atak lub jakie cele stawia sobie w takim scenariuszu Władimir Putin. Jeden z rozmówców oświadczył, że amerykańskie oceny mówią, że ewentualna inwazja na dużą skalę może być wsparta przez atak lotniczy, a także ataki hakerskie, pisze Bloomberg w niedzielę. Agencja przytacza komentarz Marii Zacharowej, rzeczniczki rosyjskiego MSZ, która pytana o ewentualny atak Rosji na kilka ukraińskich miast oświadczyła, że nie można tego poważnie komentować. Zarzuciła również Blombergowi, że kilkukrotnie już zapowiadał inwazję, co nigdy się nie potwierdziło. Blomberg informuje również o alarmujących informacjach i wypowiedziach zachodnich rządów oraz na to w ostatnich dniach, dotyczących zwiększania rosyjskiej obecności wojskowej u ukraińskich granic w tym na Białorusi oraz Gruś Pataku.